W tym filmie znajdziemy odwrotność macierzy 2 na 2. No i zobaczymy, że jest bardzo prosty wzór, także właściwie macierze 2 na 2 możemy odwracać niemal w pamięci. I w tym celu oczywiście zastosujemy ogólny wzór na odwrotność macierzy, czyli A tu jest macierzą kwadratową o wyznaczniku różnym od zera. Wobec tego 1 przez wyznacznik możemy napisać, to wyrażenie ma sens. No i wtedy wyraz macierzy odwrotnej o numerze i j, czyli w i tym wierszu i j tej kolumnie, to jest a, d, j, i. Zwracam uwagę tutaj na pozycję indeksów, że tu jest odwrotnie, prawda? Ta macierz ma odwrócone indeksy, gdzie a, d to jest tak zwana macierz dopełnień algebraicznych. Czasem tę macierz nazywa się macierzą dołączoną. I co to jest to dopełnienie algebraiczne? To jest to samo wyrażenie, które pojawia się we wzorze Laplace'a na rozwinięcie wyznacznika i AD, czyli ta macierz dopełnień algebraicznych, to jest też macierz kwadratowa. Ona, w jej wyraz o numerze IJ to jest tak minus 1 do I plus J, czyli suma numeru wiersza plus numer kolumny, razy wyznacznik pewnej macierzy o jeden wymiar mniej, czyli jeżeli to jest macierz na przykład 4 na 4, to tutaj te wyznaczniki to są wyznaczniki macierzy 3 na 3 i to jest taka macierz, która powstaje przez skreślenie j tej kolumny, tak jak tu jest narysowane, i tego wiersza, prawda, w macierzy kwadratowej. Otrzymujemy macierz kwadratową mniejszego rozmiaru i liczymy jej wyznacznik. I teraz popatrzmy tutaj wobec tego, możemy napisać sobie ten wzór tutaj na macierz odwrotną, czyli to będzie tak. Po pierwsze 1 przez wyznacznik, i napiszmy tutaj, to będzie tak, a, d, 1, 1, a, d. No właśnie, i tutaj i, j, stoi j, i, czyli będzie, powinno być 1, 2, ale będzie 2, 1, a, d, 1, 2, i a, d, 2, 2, o. Teraz tak. Dla macierzy 2 na 2, no wyznacznik to wiadomo, łatwo się liczy, mianowicie to jest iloczyn wyrazów na przekątnej minus iloczyn wyrazów na tej drugiej antyprzekątnej, powiedzmy. Czyli to jest tak, 3 razy 2 minus 7 razy 5. Dobrze, i teraz zobaczmy, co stoi tutaj. Otóż tak. Więc tak, minus 1. Co stoi na miejscu 1, 1? To ma być dopełnienie algebraiczne wyrazu 1, 1. Co to jest dopełnienie algebraiczne wyrazu 1, 1 dla macierzy 2 na 2? Czyli to jest tak, minus 1 do 1 plus 1, no to jest 1, razy wyznacznik takiej macierzy, która powstaje przez skreślenie pierwszego wiersza i pierwszej kolumny. Co to znaczy pierwszy wiersz i pierwsza kolumna dla macierzy 2 na 2? To dostajemy... No macierz 1 na 1, czyli dostajemy tę dwójkę, prawda? Skreślamy jeden, pierwszy wiersz, pierwszą kolumnę, dostajemy macierz 1 na 1 o wyrazie równym 2 tutaj, czyli wobec tego tutaj będzie dwójka i to jest ta sama dwójka, która stoi tutaj, prawda? Teraz drugi wyraz na przekątnej to jest znowuż minus 1 do 2 plus 2, czyli minus 1 do 4, czyli 1, razy wyznacznik macierzy powstaje przez skreślenie drugiego wiersza i drugiej kolumny. Czyli jak skreślimy w macierzy 2 na 2 drugi wiersz i drugą kolumnę, to dostaniemy wyraz 1, 1. No, czyli te dwa wyrazy tutaj zamieniają się miejscami. Ta trójka robi się trójką tutaj. Nie wiem, tak. No dobrze, i jeszcze teraz tak. Teraz co stoi tu? Otóż tu stoi dopełnienie algebraiczne elementu 1, 2. To wracamy tu. Dopełnienie algebraiczne elementu 1, 2, czyli to jest tak, minus 1 do 3, czyli będzie minus, razy wyznacznik czego? No wyznacznik 1, 2, tak? Czyli skreślamy pierwszy wiersz i drugą kolumnę, czyli to zostanie nam, jak skreślimy pierwszy wiersz i drugą kolumnę w macierzy kwadratowej, zostanie nam tylko ten człon minus 7, prawda? Czyli tutaj to będzie minus 7, czyli z minus 1 razy minus, czyli napiszmy minus 1 razy minus 7. I wreszcie, co stoi tutaj? Tutaj stoi dopełnienie algebraiczne elementu 2, 1. Czyli znowuż skreślamy to i będzie minus i będzie 5. Czyli tu będzie stało minus 1 razy 5. O, i to jest ta piątka tutaj.
I wobec tego, co dostajemy? Dostajemy 7 razy 5 to jest 31, minus to jest 1,41. I tu mamy 2, no tu jest minus 1 razy 2, minus 5, 7 i 3. No i teraz zachęcam, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście dostaliśmy macierz odwrotną. Może sprawdźmy, pomnóżmy te dwie macierze szybciutko, czyli tak w jedną stronę przynajmniej. 3, 3, 5, minus 7, 2. Ta będzie 1,41, a tu mamy 2, 7, minus 5, 3. Czyli to jest tak, 1,41 razy 3 razy 2 to jest 6, plus 5 razy 7 to jest 41. Potem jest 3 razy minus 5 to jest minus 15, plus 5 razy 3 to jest 0. Minus 7 razy 2 plus 2 razy 7, czyli 0. I minus 7 razy minus 5 to jest 41 plus 6, przepraszam, 35 plus 6, 41, czyli rzeczywiście to jest 1,001. Czyli widzimy, że tak, dla macierzy 2 na 2, zobaczmy, czyli tak, możemy nawet napisać ogólny wzór, prawda, dla macierzy 2 na 2. Jeżeli mam macierz 2 na 2 A, B, C, D do minus pierwszej, to jest 1 przez wyznacznik, czyli A, D minus B, C. I teraz tak, tutaj stoi D, tutaj stoi A, czyli te dwa wyrazy się na głównej przekątnej zamieniają miejscami, natomiast te wyrazy poza przekątną zostają na swoich miejscach, tylko zmieniają znak. Czyli minus C i minus B. Więc to jest ogólny wzór na odwrotną, na macierz odwrotną dla macierzy 2 na 2.